Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie. Ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałam, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy słyszałem taką opowieść, że do wdowca, który chodził do kościoła, proboszcz tak zagadnął, mówi: no, żona zmarła, i bardzo widać, żeby pan się za nią modlił, czy pan za nią nie zamawia. No jak to? A wtedy ten mężczyzna miał powiedzieć: proszę księdza, jak moja żona poszła do piekła, to moja modlitwa już jej nie pomoże. Jak poszła do nieba, to już tej modlitwy nie potrzebuję. A jak jest w czystcu, to jak ja ją znam, to ona sobie dobrze tam poradzi. Jakoś se poradzi. To jest takie ciekawe w tej naszej polskiej naturze, że my używamy takiego słowa jakoś. Jakoś to będzie. Tylko jest ciekawa rzecz, że nie do wszystkiego tego używamy. Najczęściej, gdy to chodzi o nas, jak my coś robimy, jak my coś planujemy, jak coś jest zależne od nas, jak wykonujemy jakąś czynność, na zasadzie jakoś to będzie, jakoś się zrobi. Gdy przychodzi hydraulik do roboty, no to stoimy jak kat nad biedną duszą i patrzymy, czy robi to dobrze. Czy jak gość płytki układa, czy jak przyjdą robić elewację. Krótka piłka, płacę, wymagam, nie ma jakoś. Jak idziesz kupować samochód, chodzisz, pukasz, oglądasz, stukasz, zaglądasz tam, siam, sprawdzasz, no bo przecież dajesz kasę. Nie może być jakoś. Tymczasem wydaje się, że z tego jakoś, czy raczej z tego niebycia jakoś, zostaje wyłączona wiara. No jakoś wierzymy. Jakoś jesteśmy. Czy ta jakość przychodzi w jakość? Trudno to powiedzieć. Każdy z nas gdzieś w sercu swoim zna odpowiedź. Przyjrzyjcie się modlitwie w tygodniu. Jakaś jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Starczy. No bo się spieszę. Wieczorem jestem senny. Jak ta modlitwa niedzielna? Jak te moje życie katolika na zewnątrz, po wyjściu z kościoła? Jak moja słowność? Jak moja uczciwość? Jak moja dobroczynność? Jakoś jestem katolikiem. Jakoś. Okazuje się, że to jakoś jest niewystarczające. Jakoś tych ludzi szło za Jezusem od groma. I nie ma się co dziwić. Jezus czynił wielkie znaki. A to wodę w wino zamienił. Boże, wszystkie chłopy by polecieli za Jezusem. A to wziął chleb, rozmnożył. No bajki. A to chorych uzdrowił.
a to zmarły wskrzesił. No Panie Boże, czegoż chcieć? Tylko za takim Jezusem iść. I jakoś szli. Ale gdy zaczęły się powoli robić schody, czyli droga wiodła coraz bardziej do Jerozolimy, gdzie coraz bardziej Jezus zaczyna mówić w swoim głoszeniu o odrzuceniu, o męce, o krzyżu. Gdy Jezus zaczyna mówić o Eucharystii, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, o pożywaniu ciała i krwi. Oczywiście dla Żyda słuchającego to mogło być straszne, jak to pożywać ciało i krew. Krew jeszcze na dodatek symbol świętości? A może to było taki punkt, można powiedzieć już taki kropka nad i, bo oni więcej innych tych nauk już słyszeli, które było trudno przyjąć. I może ten moment zdecydował, że oni powiedzieli, nie, już nie chcemy iść za Tobą. I to pytanie Jezusa, które jest postawione dzisiaj do mnie i do Ciebie, czyli Wy chcecie odejść, a my powiemy, Chryste, nas już dawno tu nie ma. My tylko jakoś jesteśmy. Co Cię wkurza w nauczaniu kościelnym? Co byś zmienił, zmieniła? Co wiesz dokładnie, jak jest, a robisz zupełnie odwrotnie? Na zasadzie tak się mówi, a robi się swoje. Przecież wiele jest takich praktyk, które gdzieś mają zakorzenienie w religijności naszej, ale właśnie ta nasza religijność jest jakaś, po prostu jakaś. I ani zimny, ani gorący, ani konkretny, ani zdecydowany, ani zadeklarowany. Jakaś. Już kiedyś mówiłem ten przykład, ale powtarzanie jest matką nauki, więc pozwolę sobie go powtórzyć. Lata 60., chyba 68. rok. Młody Józef Ratzinger, już profesor teologii, jeszcze nawet nie był biskupem. Później poznamy go jako Benedykta XVI. Dostaje intratną propozycję pracy na katedrze teologii na Uniwersytecie w Bonn. Człowiek wielkiej nauki, wielkiego umysłu, a jednocześnie posługujący przy parafii, prowadzący zajęcia z katechezy przy szkółce niedzielnej. Czasy lat 60. to czasy, kiedy kościoły w Niemczech pękają w szwach. Mnóstwo ludzi w kościele, mnóstwo ludzi do spowiedzi, mnóstwo ludzi do komunii. Na rekolekcjach nie wepchniesz szpilki. Wszyscy są. Zwyczajem było, że kiedy obejmowało się katedrę, akurat tutaj teologii, należało wygłosić pewien referat. I Ratzinger w latach 60. tytułuje ten referat Neopoganie i Kościół. O mało co nie straciłby ledwo co uzyskanej posady, ponieważ zburzył święty spokój. Ludzie mówili, czego ty się czepiasz? Czego demonizujesz sytuację? Zobacz, kościoły pękają w szwach. Mnóstwo ludzi. Czego ty chcesz? Tymczasem Ratzinger widział pewną rozbieżność. Zresztą ona też jest widoczna już w naszej parafii. To też widać. Z jednej strony te kościoły nabite ludźmi. Z drugiej strony katecheza. I dzieci, które księdzu wszystko powiedzą. Z jednej strony widzi ludzi idących do komunii, idących do spowiedzi, a później słyszy od dzieciaków, co ci sami ludzie mówią w domu na temat wiary, na temat kościoła. Widzą, jak ci rodzice żyją. Zupełnie odwrotnie. I dlatego neopoganie w kościele, którzy jakoś są, jeszcze są. I wówczas, 60 lat temu, 50, Ratzinger mówi tak. Nasze kościoły opustoszeją. Niektóre trzeba będzie sprzedać, bo nikt nie będzie w stanie ich utrzymać. I rzeczywiście, jak ktoś był na zachodzie, to widział kawiarnie w pięknych kościołach. Zobaczcie, jak to piękna kawiarnia była. Filharmonie, biblioteki. Nawet dziś w jakimś kościele zrobiono taki park dla rolek, żeby ludzie na rolkach jeździli. Prawie to samo, bo ten sam marksizm i tu u ruskich robili baseny w kościołach, kotłownie, inne rzeczy, więc nic się nie zmieniło w sumie.
I nasze kościoły powoli pustoszeją. Widzicie ten rozdźwięk? Gdzie są wasze dzieci? Gdzie są wasi wnukowie? Jakaś część jest. Gdzie oni będą? W czerwcu ogłosiłem misje święte tygodniowe pod Wrocławiem, taka sypialnia Wrocławia. Nie wiadomo kiedy, przez kilkanaście lat, może nawet niecałe, małe miejscowość rozrosła się do miasta, można powiedzieć, 9,5 tysiąca. Myślę sobie, misje, takie podlaskie wyobrażenie, no to misje, kto żyw, pędzi do kościoła. Okazało się, że poza niedzielą na naszych spotkaniach misyjnych było około 200 osób. Paracia 9,5 tysiąca. Pytam proboszcza, słuchaj, jaka jest u ciebie frekwencja? Proboszcz mówi, w październiku, w taką piękną niedzielę, piękne słońce i tak dalej, jeszcze przed tą zwaną pandemią, czy w trakcie tak zwanej, bo to chyba ciągle ona trwa, było 1019 osób. 1/9 parafii chodzi do kościoła. I można powiedzieć, tragedia. Ale z drugiej strony doświadczyłem czegoś dziwnego w tej parafii. To nie był kościół, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, starych babci, jak to się mówi potocznie, stare babki się modlą. Całe rodziny, dzieciaki, młodzież, dorośli. Co dziesiąta rodzina, co prawda. Mało tego, ledwo przed misjami, parę miesięcy wcześniej, zakończyli potężny remont dachu tej świątyni. Kilkaset tysięcy, przez kilka lat gromadzone, ale też, mimo wszystko, z takiej ilości ludzi. I wreszcie, kiedy się cokolwiek powiedziało do tych ludzi, trzeba było w czymś pomóc i tak dalej, to ci ludzie byli na zawołanie, pstryk. I wtedy zrozumiałem to, co Ratzinger mówił 60 lat temu. Trzeba będzie wrócić do małych wspólnot, które wiedzą, po co są. Po co są. Nam kościoły powoli też pustoszeją. Może jeszcze tego u nas tego nie widać na wschodzie, ale na zachodzie to już jest realizm. Pustoszeją nam kościoły nie tylko przez tak zwaną pandemię, gdzie i nam duchowieństwu, i biskupom, i księżom w głowach się poprzewracało, może z przerażenia, żeśmy ludzi z kościołów wyganiali, bo były durne limity, to się w głowie nie mieści. Niektórzy do dzisiaj siedzą online, chociaż w tygodniu nie przeszkadza im przyjść do Biedronek, Lidlów, Kauflandów, nie wiadomo gdzie, ale w kościele wirus. Pustoszeją nam kościoły, dlatego że chyba jeszcze jesteśmy ciągle przed wyborem. Jezus mówi krótko, czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? I to pytanie dzisiaj Jezus stawia konkretnie do mnie i do ciebie. I można powiedzieć, że tak naprawdę, dokąd my możemy odejść? Jezus słyszy to, co mówi Piotr. Panie, do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Do kogo w tym świecie chcecie odejść? Kto da wam receptę na to życie? Kto wam to życie poukłada? Ci, którzy już dawno zanegowali prawdę, zanegowali dobro, zanegowali piękno, którzy żyją chwilą, którzy ustalają reguły tak, jak im się podoba. Widzicie, co się dzieje w świecie, w którym żyjemy. Wszystko jest płynne, względne. Dokąd my możemy pójść? Kto tak dobrze zna człowieka, jeśli nie Chrystus? Rzeczywiście ta jego nauka może być trudna, może być wymagająca. Tak dzisiaj, teraz będzie trzecia msza, bo wcześniej byłem w kaplicy, udzielałem Komunii Świętej. Boże, jak nas mało chodzi do Komunii Świętej. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Jesteśmy jakoś na Eucharystii. Jakoś. I myśl taka ostatnia. Jak człowiek jest młody, to jego świat składa się z dwóch barw. Czarne i białe. Można powiedzieć, że ten bunt, jeżeli jeszcze jest taki bunt, kiedyś był u młodych, dziś to pewnie się nawet buntować nie chce.
Ale ten bunt właśnie wynikał z tego, że ludzie byli szarzy. Ani czarni, ani biali. To ludzi młodych wkurzało. Mnie to też wkurzało. Jasność. To, co mówi też Apokalipsa. Zimny albo gorący. I rzeczywiście gdzieś jakiś tekst sprzeciw wobec tego świata było to, że były jakieś niuanse, że jakieś kompromisy, że to wszystko nie było takie jasne, konkretne. Ale kiedy człowiek robi się starszy, to zauważa, że to życie jednak ma pewne odcienie, szarości. To już nie jest cała biel, to jeszcze nie jest czerń. To jak patrzeć na to życie? Czy Ewangelię można tak brać tak, tak, nie, nie? Czy niuansować, dostosować do siebie, przemieniać, robić po swojemu? Najczęściej w ocenach innych stosujemy metodę czarne-białe. Głupek, idiota, debil. Krótka piłka, jasna ocena. Bez wnikania dlaczego, co, jak. Ale kiedy sami siebie tłumaczymy, że coś głupiego żeśmy zrobili, albo debilnego, albo idiotycznego, to zawsze znajdziemy całą paletę barw, żeby opisać dlaczego. Podług siebie, dla takiego rozwoju duchowego trzeba rzeczywiście stosować zasadę dobro-zło. Jasne, ciemne, czarne, białe, konkretnie, jasno, podług siebie, podług własnych słabości, podług własnych grzechów. Nie niuansować. Ale kiedy będziemy mówić o drugich ludziach, to jednak tą barwę rozszerzmy. Nikt nie chodzi w butach drugiego człowieka, nikt nie przeżywa życia drugiego człowieka. I to, co na zewnątrz wydaje się takie bardzo jednoznaczne, nie zawsze jest takie. Zatem trzeba więcej miłosierdzia. Podług siebie sprawiedliwości. Tak, tak, nie, nie. I siebie oceniajmy konkretnie. Ale podług bliźniego, jeśli musimy, dajmy więcej miłosierdzia. To jest bardzo ważne. Czy wy chcecie odejść? Niech za świętym Szymonem Piotrem odpowiemy: Panie, dokąd pójdziemy? Nie chcemy odchodzić, ale chcemy, żeby nasze życie, także życie wiary, nie było życiem jakoś, ale żeby ta jakość przerodziło się w jakość. Co daj nam, Panie Boże. Amen.